No jestem pudernicą, starą tapeciarą. No buźka, cześć, Gosia. Z rodzynami na wierzchu. Z rodzynami na wierzchu, z salami titis. Cześć wszystkim, z tej strony Mudormud i witam was na moim kanale. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień. Jeden najprawdopodobniej z najważniejszych dni w moim życiu, ponieważ spełni się moje jedno z mini marzeń. Słuchajcie, będę mieć swoją pierwszą sesję okładkową. I mean, it's not a Vogue, it's not glamour, nie jakiś kosmopolitan, ale też wydaje mi się, że to duża rzecz, ponieważ to jest Duma magazyn. Bardzo się z tego powodu cieszę. Od razu jak się dostałem propozycję, od razu się zgodziłem. Tyle się będzie działo, dlatego stwierdziłem, że muszę to zrelacjonizować. Oh my god, come on. Także cieszę się, że będziecie razem ze mną tutaj. Mam mało czasu, bo mam jakąś godzinkę, żeby się ogarnąć, więc muszę się po prostu sprężać. By the way, zapraszam was na moje dragowe konto. My drag name is Laguna Aquapussy from Gorgeous Atlantica. Yeah, jestem miksem syreny, wróżki i królowej. No i oczywiście zapraszam was na moje pozostałe social media. To, co muszę zrobić, to na pewno zacząć zaklejać brwi, ponieważ plan jest na 11, jest 9:30 i teoretycznie od 11 do 12 będą przygotowania do sesji, w sensie make-up i fryzury. Oho, pewnie zdropuję syfa, obrzydliwe. Nie będzie to drag make-up, to jest sesja Mudormuda, nie Laguny, ale tematyka jest bardzo fajna. Sesja, którą robimy, jest inspirowana sesją Madonny w magazynie Venice. Kocham Madonnę ponad życie. Uważam, że jest jedna z największych ikon, po prostu świata, jakby otworzyła drzwi każdej jednej po prostu obecnej największej piosenkarce, gdzie potem one otworzyły każdej jednej największej amerykańskiej celebrycie, gdzie one potem otworzyły każdej jednej polskiej celebrycie, gdzie polskie po prostu otworzyły każdej jednej polskiej influencerce. Także influencerki, koleżanki z zawodu and me, bycie whore, nie odkryłyście. That was Madonna, bitch. Mega się jaram, bo będę mieć bardzo mocne looki, wiecie, jakie Christian, Madonna, po prostu wysłanniczka Lucifera. Very artistic, very fashionable. Stylistka załatwia mi bardzo fajne jakieś różne rzeczy do tego wszystkiego, także can't fucking wait. Can't fucking wait. Patryk będzie też robił mi fryzury, będzie też dużo nagrywał. Idę się ogarniać, bo nie ma dużo czasu. Z racji tego, że nie będzie makijażystki, będę malował się sam, to teraz troszeczkę może żałuję, bo jestem mega zestresowany. Tutaj mam przygotowane, tutaj mam kuferek ostatnio na evencie Douglasa. Dostaliśmy takie super kuferki, więc go biorę. I właśnie przed chwilą podeszłam do kosmetyczki, bo czuję, że coś zapomniałem. Nie wiem, co to było. Pędzelki, żebym nie zapomniał spakować pędzelków, bo to będzie po prostu tragedia już wtedy. Słuchajcie, już jest taka godzina i zostało mi jakieś, nie wiem, pół godziny. Czy Patryk też powiedział, że nie wie, czy się wyrobi na tą godzinę. Jest bardzo stresująca sytuacja. O, jeszcze mi brwi do końca nie zaschły. Mam 4 warstwy kleju, mam nadzieję, że to wystarczy na cały dzień. Dobra, słuchajcie, myślę, że bardziej słuchaj już nie mogą być, chociaż naprawdę bardzo usłyszałem, a wydaje mi się, no nieważne. Powiem wam szczerze, że bardzo się ucieszyłem na propozycję Mateusza. To chyba najwięcej działa, jeśli chodzi o Dumę magazyn, bo tak mi się kojarzył on z tym i sobie nie spodziewałem się, że do mnie napisze, bo poznaliśmy się tak naprawdę dzięki Kubie, bo Kub robił raz Kubie zdjęcia, a ja wtedy Kubę malowałem. Cieszę się, że możecie być jakby ze mną podczas tak ważnego momentu w moim życiu. Naprawdę. Boże, nie wiem, gdzie jest mój puder w kompakcie. Idę szukać pudru. Ostatnio używam cały czas tego pudru. To jest mój nowy puder. Taki, wiecie, pudropodkład. Ja się robię takimi poprawiać w ciągu dnia. Mam go, ponieważ swój ulubiony z Maka zgubiłem w czeluściach Krakowa. Albo po prostu jakimś cudem zniknął. Zniknął z podczas rewiu w Krakowie filo. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. No i jestem pudernicą, starą tapeciarą po prostu, najgorszą. Wyjątkowo do zakrycia brwi dzisiaj, żeby nic mi się na pewno z nimi nie stało, używam produktu marki Dermacol, czyli czeski po prostu, najbardziej kryjący podkład na świecie. Nie ma bardziej kryjącego, a jeśli wam powiedzieli, że jest, to naprawdę nie ma. On zakryje wam po prostu każdy tatuaż. Nie, nie, dobra. Wpiszcie to w internet i znajdziecie. Dajcie wy mi święty spokój, co?
No, dzięki. God damn it, guys. Jestem, słuchajcie, spakowany. Gotowy do wyjścia. Czekam tylko na Patryka. Muszę się trochę uspokoić, bo mam taki ogromny stres w środku. Czuję, jak mnie po prostu chce mi się na wymioty mnie zbiera. Nie wiem, czy to jest atak paniki. Może nie taki książkowy, ale jakiś taki bardzo duży stres, natłok stresu i mam ogromną migrenę. Źle się czuję, ale... Już jest lepiej, już jest dobrze. Naprawdę to jest ogromny moment dla mnie. To nawet nie jest rzecz, że chcę udowodnić jakąś osobom, które, wiecie, są podłymi osobami i mówią mi naprawdę przykre rzeczy w internecie. Zwłaszcza ostatnio, kiedy mówiłem dużo o swoim ciele i o swojej otyłości. By the way, wiecie, że miałam swój pierwszy film commentary about me. O, ale było mi przykro, bo miał mało wyświetleń. W sensie ten chłopak miał mało wyświetleń. W sensie nie dziwię się, bo jest mega nudny. Just kidding. Niech nadal robi swoje. Jest słodki. To robi naprawdę, to jest naprawdę ogromne spełnienie swoich marzeń, które myślałam, że się nie spełni. Nigdy. So, next is Vogue, bitch. Ludzie z Vogue, hello. Wake up, guys. Sięgacie po jakichś raperów matę? What the fuck? Jestem już w samochodzie u Patryka i... jest super. Jedziemy na sesję. Jaką? Że widzicie, jak wygląda? Ale przytar, ale obleśny fek. Aaaa! Nie dość, że jestem już mniej więcej obsrany, tak jakbym miał pampersa, który jest cały zapchany i wszystko wychodziło plecami, to ten jeszcze mi powiedział, że nie wziął wszystkich włosów, nie wziął nic, że mi rozczyszę włosy palcami, Wiesz, że żartowałem, nie, czy nie? Wiem, że żartowałeś. O Boże, jak się śmieję i wyglądam, jakbym miał zębów, to już w ogóle oglądam. Ale rzeczywiście jesteś obleśny, no i da się wyrzygać. Akcja, nagrywa się. Nagrywa się. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy na Pradze. Witajcie Czechy i... Ale ty jesteś zabawny. Cringe, uwu. Myślałeś, żeby zostać klaunem? Wybieramy się na miejsce sesji zdjęciowej do mieszkania. Nie wiem, kogo tam. No dopiero poznamy. No, jest, ja się ogólnie trochę przestałem mniej stresować, od kiedy zobaczyłem Patryka i jego ten piękny uśmiech. Ten mega mocny wiatr, bo nie wiem, czy wam też przyszło to powiadomienie, że będą te mega mocne wiatry. Huragan, Katrina, 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 au! No buźka, cześć, Gosia! Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na planie teledysko bijące do jednego z singli z Renaissance. Singli Ladies. Już robię włosy, ja jestem w trakcie makijażu. Teraz robię trochę bardziej taki soft. Fajnie, jestem nagrywany z backstage'u i od razu widzę aparat, jestem jak, oh my god, hello. Bo już my tutaj z osobami jesteśmy, wiesz, sami swoi. Jak będziemy się zbyt pewnie czuć, to... Nie, luz, luz, luz. Na razie jest okej. Jasne. Ponieważ stoję, słuchajcie, przy całym po prostu ekipie nago. Z rodzynami na wierzchu. Z rodzynami na wierzchu, z salami titis. Ja, będziemy za chwilę zaczynać. Ja się wysmarowałem jeszcze oświetlaczem. I mam już tu wybraną kreację, korony i mega się jaram. Na okładkę ja wiem, bo to tutaj przyszłaś. O, na pewno nie. To jest mój moment. Ładne byłoby z ciebie rękawiczki, żartowałem. Ojej. Żartowałem. A jak zaczął uciekać? Salami po lewej stronie. Właśnie. Po prostu leci! Dobra, jesteśmy aktualnie, słuchajcie, po pierwszej stylizacji, po pierwszych zdjęciach. Chcesz iść do domu? Jestem wkurwiony. Nie, ja jestem... Ja się bardzo powstrzymuję od płaczu po prostu. Because dream come true. I teraz zmieniamy... Oh my god! Oh! My fucking god, guys. Look at this. That's me. Can you believe that? Oczywiście moje stanowisko wygląda jakby po prostu... Przyszła tutaj Katrina, 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 au, Katrina, Katrina, au. Dobra, a więc ja jestem już gotowy na drugą sesję, czyli tą bad version, mega po prostu bad witch energy, Madonna. I love this look actually. Uwielbiam looki bez brwi, po prostu. Mam czarne włosy, oczywiście od Patryka. O, patrzcie, i tutaj cała ekipa zamiast ciężko pracować, oni się śmieją, słuchajcie. Widzę, jak się jest jak, oh my god. Przed chwilą była po prostu najgłośniejsza, a teraz jest tak, oh, so shy. Oczywiście tutaj teraz w tym momencie się wyświetlą wszystkie Instagramy osób, które tutaj pracują. Fet, wow. Ja myślę,
Wyglądasz jak Maryla. Gdzie? O, gdzie? Gdzie się wydarzy? To masz Maryla. Na planie sesji zdjęciowej do nowej części. Tak jak od godziny. Chłopaka dobra! Nawet tak nie żartuj. Chłopaka to dobra! Czas na wersję Hogwart. Warszawa! A co? Hogwart! Wyprostuj palce o. Od stopy. Zrób coś śmiesznego mieczem. Nie tym mieczem. I wanna kill myself. Teraz sztuczka ze znikającym sztyletem. No. O Boże, idealna piosenka do tego. Autentycznie, słuchajcie, wyglądam jak Laluna w tym momencie, ale nieważne. Czekam właśnie w tym momencie na Ubera. Chyba to ten pan. Dobra, nieważne, pa! Bardzo was przepraszam za nieogar, ale wracam do was po kilku tygodniach od sesji zdjęciowej, w której brałem udział do okładki mojego magazynu. Dzisiaj, w dzień, w którym nagrywam, jest oficjalna premiera. Vloga widzicie w weekend, więc macie relację z eventu, zapraszam was na mojego Instagrama Mudormud. To jest dla mnie naprawdę wyjątkowy dzień i naprawdę wyjątkowa chwila. Spełnia się jedno z moich największych marzeń. Jakby do mnie to nadal nie dotarło. Ja nadal tego nie przeżywam tak, jak powinienem przeżyć. Nie płaczę, nie cieszę się ani nic, ponieważ to do mnie nadal nie dotarło. Ja też jestem krytyczny wobec tego wszystkiego, co robię. Nie wiem, chciałbym więcej po prostu, ale uwierzcie mi, że naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Oto jest moja pierwsza oficjalna okładka w magazynie Duma. Nie jest ona niestety jeszcze w sprzedaży. Słuchajcie, jest mi bardzo przykro, że młody, tak ambitny zespół nie może jeszcze działać w pełni. I jeszcze te magazyny nie są w sprzedaży, ale mam nadzieję, że po tym filmie może ktoś obejrzy i może znajdzie, słuchajcie, jakiś sponsor. O, kontynuując. Mam nadzieję, że kiedyś się znajdzie, słuchajcie, jakiś wspaniały sponsor, który pomoże w większym nakładzie sprzedawać tą gazetę, żeby do jak największej publiki dotarła i życzę tego całemu zespołowi, ponieważ był wspaniały. W opisie dostawię wam wszystkie adnotacje do wszystkich osób, które pracowały i do ich Instagramów przy całej, słuchajcie, produkcji tego. Okładek jest ogólnie, już wam mówię ile dokładnie. 5, słuchajcie. Ja tutaj widzę, że jest na przykład Maria Demon. Jest Jacek, z którym się znam. Ale jest też piękne inne fotografie, słuchajcie. Także mam nadzieję, że obejrzycie, że jakoś uda wam się dotrzeć do magazynu i obejrzycie, słuchajcie. Nie chcę wam za dużo zdradzać, ale tutaj możecie zobaczyć, jest cały artykuł o mnie. Wiadomo. I nie mogę się naprawdę doczekać, aż ktoś z was to zobaczy. Jak będziecie widzieć gdzieś to, stawiajcie, oznaczajcie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Jest to naprawdę ogromne wspomnienie moich marzeń. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo to jest dla mnie ważny moment w życiu i... Dobra, słuchajcie, ja jeszcze raz wam pokazuję. Dziękuję wam, że jesteście ze mną całą moją journey i naprawdę cieszę się, że jesteście. Słuchajcie, jeśli ja potrafię, to wy również i spełniacie swoje marzenia. To było moje nierealne marzenie do spełnienia. Naprawdę nierealne. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę okładkę siebie. What's next? Vogue, Glamour. Proszę się do mnie odzywać. I wanna be a cover girl. Odwiedźcie wszystkie moje social media, które wam się wyświetlają. Instagrama 2, mój dragowy i oryginalny, TikTok, Twitter. Oraz koniecznie zostawcie suba oraz łapkę w górę. Przysyłam wam buziaki, trzymajcie się i bye!